Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek Bitew Online w Total War Warhammer 2. Dzisiaj ponownie Norska, no bo czymże innym mógłbym grać, chociaż powiem szczerze, niedługo jakieś inne frakcje także się pojawią. Chociaż nie, nie do końca, bo niedługo wystartuje turniej w Medievala drugiego, jako że no tam wprowadziłem tą mechanikę połowy punkta za niestracenie w większej ilości jednostek niż połowa. Większej ilości niż połowa żołnierzy, w ten sposób, no to będę prawdopodobnie te wszystkie powtórki musiał sprawdzać, więc przypuszczam, zresztą mniejsza z tym, po prostu no, na pewno będę nagrywał jakoś troszeczkę tego Medievala właśnie ze względu na ten turniej, no i on zastąpił Warhammera przez jakiś czas, choć oczywiście przypuszczam, że wszystkich bitew tak od poniedziałku, poniedziałek, środa, piątek, to wszystko nie będzie poświęcone wyłącznie Medievalowi, no bo on no, jest raczej taki, no nie dość, że jest stary, to jeszcze nie jest na pewno tak widowiskowy jak Warhammer, ale tak czy inaczej będzie troszeczkę właśnie tego Medievala w zastępstwo Warhammera. No mniejsza z tym. Gramy norską, po drugiej stronie mroczne elfy, no i taki dosyć trollerski build, chociaż też nie do końca mamy siostry rzezi, razy cztery i do tego jeszcze najwyższa czarodziejka z magią bestii. Tutaj mamy jeźdźców mroku z kuszami powtarzalnymi na przedzie, po prawej stronie rycerze na zimnokrwistych razy dwa, dalej znowu rycerze na zimnokrwistych, no i jeźdźcy mroku także razy dwa. Ja tymczasem norską wystawiłem się trzy oddziały grasantów z przodu, nieco cofnięte dwa oddziały berserkerów, taka piramida właściwie powstała, jeden oddział tutaj jeszcze oszczepów na tyłach, no i po prawej stronie wulfryk, wędrowiec na mamucie, czarownik, szaman z magią śmierci na koniu oraz wojownicy Fimirów na samym końcu. Po lewej stronie grasanci chaosu, po prawej stronie grasanci chaosu oraz vanguard w postaci pasz dzikości i bestii Tasznara. Także bardzo blisko jesteśmy, więc możemy odpalić, zobaczymy. Ja oczywiście od razu agresywnie ruszam za jeźdźcami mroku. Bestii Tasznara bez problemu zdoły dorwać tą kawalerię. No i mają bonusy do dużych przeciwników i widać, że no, poczuli ci jeźdźcy mroku na pewno. Z prawej strony tymczasem cofam się, aby nie zostać dojechanym przez resztę kawalerii. No problem w tym, że oczywiście tutaj przeciwnik może spokojnie cycle charge'ować moją piechotę, bo ona jest kompletnie nieodporna na tego typu działania. Tu tymczasem pijawka dusz, ulepszona pijawka dusz wchodzi na najwyższego czarodzieja z magią bestii. Dostał już spory ostrzał, więc tak naprawdę no mamy już praktycznie w lorda nieprzyjaciela na połowie HP. Idę do przodu wulfrykiem, aby ewentualnie postraszyć tą kawalerię, tak samo fimirami, aby ewentualnie właśnie no, postraszyć jazdę. Prawa strona jest całkiem dobrze obsługiwana przez moje jednostki jeżdżące. No i paszcze dzikości chyba zostaną złapane. Zdołały jeszcze wykonać jako tako szarże. Tu jeszcze wpadają bestie Tasznara, no i niestety niezbyt korzystna dla mnie sytuacja, bo tutaj mamy aż trzy oddziały kawalerii nieprzyjaciela, jeszcze do tego siostry rzezi, no ja mam w tym momencie tylko paszcze dzikości, bestie Tasznara, no ale także dwa oddziały grasantów i patrzcie na to, jeźdźcy mroku natychmiast zostali dosłownie zrautowani, no problem w tym oczywiście, że moje paszcze dzikości trochę utknęły tutaj, bo pogoniły za tymi jeźdźcami mroku, tutaj jeszcze reszta kawalerii rusza w moją stronę, ja tymczasem się zastanawiam, czy tej bitwy przypadkiem już nie było. Chyba nie, chyba to było coś innego, na pewno to było coś innego. Paszcze dzikości niestety zostały zrautowane, no ale powiem szczerze, że no bestie Tasznara też, więc w sumie spore straty, ale z drugiej strony udało się także spore straty wyrządzić nieprzyjacielowi. Jest w tym roku jeden oddział już na pewno poza krawędzią, tutaj mamy drugi oddział bardzo... Nie, no dobra, okej, dwa oddziały bardzo mocno bite po prostu. Dostali też lekko rycerze na zimnokrwistych. Tutaj jeszcze zdołałem wpaść grasantami w tą kawalerię. No i oczywiście przeciwnik także władowuje się do kombatu. No problem w tym, że już w tym momencie wchodzi morski kieł. Tutaj oczywiście wulfryk wędrowiec robi doskonałą robotę. No i fimiry z jakiegoś powodu wpakowałem także fimiry tutaj do walki. Prawdopodobnie chciałem wesprzeć pierwszą linię, mimo że ona się załamała, zanim te fimiry zdołały dotrzeć. Rzucona kolejna pijawka dusz. Ulepszona pijawka dusz z jakiegoś powodu. Mimo że było dosyć blisko. Wydaje mi się, że mógłbym rzucić zwykłą. No i wulfryk już kieruje się właśnie w stronę tych głównych sił nieprzyjaciela, czyli no oczywiście kawalerii. Paszcze dzikości zdołały się zebrać, to jest pewien plus. One mają jeszcze do tego regenerację, więc każdą sekundą ich potencjał bojowy rośnie. Tutaj bardzo mocno obite siostry rzezi. Oszczepy oczywiście dorwane przez Manticore, tutaj niewiele byłem w stanie zrobić. Jeszcze wchodzi niestety stado zagłady, na szczęście nieulepszonej. Patrzcie na to, jak został bardzo mocno obity wulfryk wędrowiec.
No ta kawaleria, ona ma bonusy do dużych przeciwników z tego, tak, ma bonusy, ewidentnie, więc naprawdę nie jest wesoło. Tutaj jeszcze ląduje w ogóle najwyższa czarodziejka w prosto w berserkerów grasantów, co jest dosyć dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że ona za dobrze się nie bije, no ma bardzo mało HP, więc czyżby tutaj samobójczy atak, czyżby kolejny samobójczy atak, poprzedni, no tak, na to wygląda, w poprzedniej bitwie online także mieliśmy Borysa, który popełnił praktycznie samobójstwo. No tak jak mówię, tymi trollerskimi buildami bardzo często grają ludzie, którzy nie za bardzo ogarniają grę, no bo to są po prostu no, najskuteczniejsze buildy, które nie wymagają tak naprawdę wielkiego wysiłku. Minimalny wysiłek no, wystarczy włożyć. Czasami oczywiście, jeżeli... No, ja tutaj dobrze się wystawiłem tak jakby pod kontrowanie tego, no bo to się po prostu bardzo często spotyka. Ale właśnie, gdybym się nie wystawił w ten sposób, no to mogłoby być zdecydowanie gorzej. Plus te siostry rzezi, to nie do końca w sumie chyba tutaj był dobry pomysł. No i GG. Wulfric zaczął uciekać tak w ogóle. Także też został obity. Ale właśnie tego typu... O! Okej, mam nagrywanie dźwięku włączone, no trudno. Tego typu trollerskie buildy są właśnie charakterystyczne. Tego typu buildy oraz buildy pod snajpienie lordów. To jest bardzo charakterystyczne właśnie dla ludzi, którzy średnio ogarniają, ale chcą sobie powygrywać bitwy. Dobra. Zielono skórzy na mroczne elfy. Dobra, wiecie co? Skoro bijemy mroczne elfy, no to jedziemy. Też mam napisane troll, więc nie wiadomo. No nie do końca, tutaj mamy w sumie aż 5 oddziałów piechoty. Ale kawalerii też mnóstwo. Wow, bardzo dużo tej kawy. Jak on to zmieścił w tej armii? Nieźle. Dobra. Zobaczmy, jak się tutaj sytuacja będzie rozwijała. Ja taki dosyć standardowy build, a zagrzeźnik dowodzi całym przedsięwzięciem. Pijawka dusz losbiąc standardowo. Żadnej wielkiej filozofii. Z przodu będą na pewno gobliny z włóczniami, za nimi będą dwa oddziały czarnych orków oraz na skrzydłach dwa oddziały debeściaków. Z tyłu mamy łuczników orkowych, przy czym jeden oddział to łucznicy dzikich orków. No i na skrzydłach oczywiście debeściaki orków na dzikach, osłaniani jeszcze dodatkowo przez goblinów na leśnych pająkach. Zobaczmy, jak to w praktyce wygląda. Otóż to, gobliny, czarne orki, debeściaki, tu jeszcze po środku Doomdiver. A zagrzeźnik, trzy oddziały orkowych łuczników, no i tutaj kawaleria, po lewej stronie także kawaleria. Doomdivera biorę zamiast po prostu, tak jakby zamiast... Najwyższy czarodziej z magią bestii, znowu, czy ja gram z tym samym gościem? Chyba nie. Ale powiem szczerze, że tak, siostry rzezi. Egzekutorzy z Harganet, trzy oddziały zwykłych szermierzy. No i tak, kawaleria. Dwa razy kawaleria na zimnokrwistych. Tutaj znowu dwa razy kawaleria na zimnokrwistych. Dwa razy jeźdźcy mroku z kuszami powtarzalnymi. A właśnie. Patrzcie na to. W samym rogu mapy cztery oddziały jeźdźców mroku. To jest naprawdę jakaś tania kawaleria chyba. Ja mrocznymi elfami zazwyczaj nie gram, ale powiem szczerze, że bardzo mnie zaskoczył te szarże. Tutaj oczywiście już w tym momencie pijawka dusz rzucona na najwyższą czarodziejkę właściwie. No i już Azak Rzeźnik próbuje siadać na lorda nieprzyjaciela. Tu jeszcze jakieś czary z jego strony. Rzucony odporność na obrażenia. Okej, okay, jakiś amulet użyty w tym momencie. Skupiam ostrzał na... Okej, na kawalerii podjazdowej nieprzyjaciela. Tu oczywiście już debeściaki ruszają na skrzydło. Drugi oddział debeściaków także rusza na skrzydło, żeby ewentualnie wspomóc w walce z kawalerią nieprzyjaciela. Cały czas nie zdaję sobie sprawy, że tutaj mam tych jeźdźców mroku. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, jednak no, było trochę elitarnej piechoty. Myślałem, że jest tego więcej. Tutaj już oczywiście ostrzał idzie w siostry rzezi. Wejdzie szarża w gobliny. A to taka trochę cienka ta szarża. Latają te siostry rzezi. Dobra, zobaczmy, co się dzieje na reszcie pola bitwy. Kawaleria dalej się kręci. Tutaj przyzwana Manticora. No i zaczyna się coś, co mnie po prostu zaskoczyło totalnie. Na lewym skrzydle jeszcze zostały zaszarżowani moi dzicy jeźdźcy. Bardzo duży damage tutaj dostałem. Zimnokrwiści radzą sobie z tym doskonale. Oczywiście on tutaj debeściaki pomogły znacznie, ale patrzcie na te hordy kawalerii, które się wbiły na plecy. Na szczęście jeden oddział czarnych orków tutaj no troszeczkę, że tak powiem, trzymał
pilnował sytuacji, ale no patrzcie na to. Czarodziejka chyba za chwilę padnie. No bo ogromna przewaga teraz po stronie przyjaciela. Totalnie zaskoczyły mnie te szarże na plecy. Tutaj gobliny oczywiście się załamują, czarne orki jakoś tam wytrzymają. No problem w tym, że Azak Rzeźnik jest naprawdę bardzo szybki. On jest naprawdę cholernie szybkim lordem. 110 chyba ma bazowo, plus ma umiejętność, która przyspiesza. Może rzucić pijawkę dusz, która no zadaje damage lordowi, więc do snajpienia takich lekkich lordów on jest całkiem przydatny. Na lewej stronie debeściaki razem z goblinami dały sobie doskonale radę, ale środek całkowicie się załamał. Tutaj jeszcze czarne orki jakoś się trzymają. Tu w tym blobie walczą debeściaki, łucznicy orków oraz debeściaki, bez dzików tym razem. Tutaj jeszcze trochę kawalerii, czarne orki zdołały przepędzić siostry rzezi, no i sytuacja wydaje się być korzystna dla mnie, jeżeli chodzi o pasek. Wszystko ze sprawą faktu, że oczywiście Azak Rzeźnik przepędził za mapę lorda, nieprzyjaciela. Tutaj jeszcze oczywiście funkcjonuje kawaleria, całkiem sporo tej jazdy. No gobliny się załamały, tutaj czarne orki także się załamały. Tutaj cóż, debeściaki na dzikach też się sypią powoli. Debeściaki orków bez dzików na piechotę jeszcze się jakoś trzymają, praktycznie full HP. Tutaj drugi oddział czarnych orków szarżowuje się w egzekutorów z Harganet. Pytanie, który oddział jest skuteczniejszy, ale wydaje mi się, że egzekutorzy jednak czarnych orków są w stanie pokonać, szczególnie jeżeli czarne orki mają na plecach mnóstwo kawalerii. Także sytuacja wcale nie jest dla mnie taka korzystna, jak mogłoby się z pozoru wydawać. Tam naprawdę daleko te oddziały pozostały od głównego pola bitwy. Rzucony jeszcze los Bjorn, tylko na co? Chyba, że to pijawka dusz, ale nie, to wszedł los Bjorn. Czyżby na... Tak, na egzekutorów z Harganet. Staram się dobić te elitarne oddziały, żeby reszta mojej armii była sobie w stanie jakoś z tym poradzić. No gobliny plus debeściaki orków to jest całkiem dobra kontra na sporą ilość kawalerii, więc nie przejmuję się nawet tą ilością jazdy. No Azak musi oczywiście jeszcze przy okazji unikać tego strzału, który ewentualnie może w niego wchodzić. Czarne orki się załamały, na szczęście egzekutorzy z Harganet też ledwo się trzymają na nogach. Tutaj debeściaki sposób tymi szermierzami się mierzą. Tutaj oddział czarnych orków się nawrócił. Debeściaki na dzikach również się nawróciły. No i tutaj całkiem korzystna sytuacja. Udaje się rautować te kolejne oddziały mrocznych elfów. Przeciwnik próbuje szarżować, no ale debeściaki to nie jest najlepszy cel. Oni sobie całkiem nieźle z tymi szarżami są w stanie poradzić. Jeszcze do tego zadać całkiem przyzwoity damage w odpowiedzi. No tak, debeściaki naprawdę, no plus jeszcze oczywiście resztka tych czarnych orków została, ale ich już dużo nie ma i szczerze mówiąc z kawalerią jednak chyba lepiej sobie poradzą właśnie debeściaki. Pijawka dusz rzucona na rycerzy na zimnokrwistych, jeszcze zlądowałem Azagiem, żeby ewentualnie porautować te oddziały. Problem w tym oczywiście, że tu są bonusy, na jeźdźcach na zimnokrwistych są bonusy do dużych jednostek, no ale tu są debeściaki, które powinny sobie poradzić. I tak rzeczywiście jest. Debeściaki radzą sobie doskonale z kawalerią mrocznych elfów. Nie ma większego problemu. Tu jeszcze na skrzydle jakaś wymiana ognia. Siostry rzezi walczą z goblinami, ostrzeliwane przez jeźdźców na pająkach. No i pasek zdecydowanie w tym momencie na moją korzyść. Bardzo mocno obita kawaleria. Tu jeszcze praktycznie full HP, jeden oddział posebnej szczermierzy, ale no to nie wystarczy. To myślę nie wystarczy. Tu egzekutorzy z Harganet. Tu więcej posebnych szczermierzy. No ja staram się Azagiem przepędzić tą lewą stronę. Siostry rzezi też już wytępione do zera. Tu jeszcze niedobitki łuczników zostały. W centrum gobliny, no i jeźdźcy na pająkach oczywiście, którymi także zaszarżowałem, aczkolwiek nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. A zagrzeźnik już rusza w kierunku centrum. Strach, terror, ale niestety chyba to nie wystarczy. A może wystarczy, żeby zrautować tych posępnych szermierzy? I sypie się armia. Tam się jeszcze nawróciły te oddziały. Jadą w kierunku centrum. No ale tutaj oczywiście pół jednostki moich debeściaków. Także w sumie sytuacja wcale nie jest taka najgorsza, jakby... No chociaż no nie. No, to nawet się z pozoru nie wydaje najgorszą sytuacją. Szarża w debeściaki orków. Tu jeszcze kolejna pijawka dusz. No i albo przeciwnik poddał bitwę, albo wszystkie jego oddziały się załamały. No i mamy ostatecznie GG. Cóż, no dwie bitwy przeciwko mrocznym elfom, norska i zielonoskórzy, ale właśnie, czy to był ten sam gracz? To jest dobre pytanie, bo bardzo podobne, znaczy tak,
Duża ilość kawalerii jest podobna i najwyższa czarodziejka z magią bestii też jest podobna, która ginęła tutaj bardzo szybko. No tutaj Aza Grzeźnik, no tam w poprzedniej bitwie się strasznie wpakowała. No to jest jednak miękki lord, trzeba przyznać, więc no jego raczej trzeba chować po kątach. Tutaj Aza Grzeźnik ją bardzo szybko dojechał, jeszcze z pomocą właśnie zatrutych strzał, które spowalniają, mógł bez problemu ją dopaść. I nawet żaden klejnot nie pomógł, który tam zwiększa odporność na obrażenia. Dobra, wiecie co? Pousuwam te bitwy. Później mi zostaną. O, to trzeba będzie kiedyś odpalić. Dobra, kończymy. To chyba też było. Kończymy odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Tak jak mówiłem, od następnego tygodnia już będzie prawdopodobnie trochę tego Medievala na multi. Zobaczymy, jak to się będzie wam oglądało, jak to mi się będzie nagrywało. Także tak, bo turniej oczywiście będzie kontynuowany. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Póki co, do zobaczenia. Czołem.